Witajcie kochani w kolejnych stylówkach modelko kreatywnej. Dzisiaj pokażę Wam dwie kolekcje znowu. Inspiracje z Zoompexu, z vintage, z rzeczy vintage, z moich starych rzeczy. Wszystkie rzeczy używane, wszystkie rzeczy z drugiej ręki. Według nowych kolekcji dwóch projektantów. Mianowicie będą to Hugo Boss oraz Yves Saint Laurent. Oczywiście to są najnowsze kolekcje jesień-zima 2020-2021. Zapraszam. No i kochani, zaczniemy od kolekcji Hugo Bossa. Bardzo, bardzo podobały mi się żeńskie stylizacje u Hugo Bossa. Bardzo szczególnie podobała mi się kolorystyka. Naprawdę przepiękne dzianiny, przepiękne ciuchy takich miękkich tkanin i dzianin. I często były to kolory takie właśnie jesienne, ciepłe bardzo. Fiolety, czerwienie, brązy i one były często ze sobą też przeplatane. Było też dużo takich zimnych fioletów, beżów takich zimnych, szarości, ale ja się skupię dzisiaj na tej takiej części, która raczej jest właśnie bardziej w te ciepłe kolory, bo te stylizacje u nich najbardziej mi się podobały i takie rzeczy też mam, więc wykorzystujmy to, co już mamy, ewentualnie dokładając do tego jakieś tam elementy super modne, czy jakieś elementy, które są must have w tym sezonie. No i zobaczycie zaraz moje propozycje. Popatrzcie sobie tutaj na kilka takich stylówek, które mnie bardzo zainspirowały. I one właśnie łączą w sobie te kolory, na przykład czerwień z brązem na niektórych stylówkach, albo właśnie fiolet z czerwienią, fiolet z brązem, ewentualnie te trzy kolory nawet razem, jakieś takie graficzne, geometryczne wzory czy zestawienia. Zobaczycie za chwileczkę właśnie pierwszą stylówkę i właściwie to ja się nie zainspirowałam konkretnie żadną jedną pojedynczą stylówką, tylko starałam się stworzyć zestawy właśnie w tych zestawieniach kolorystycznych i w trochę takim stylu właśnie, jak zaprezentował Hugo Boss. No i zobaczcie, pierwsza moja stylówka w zasadzie opiera się na tym, co mam na sobie. To są te moje spodenki sztruksowe i one mają właśnie taki piękny, rudy kolor. Mnie się bardzo podobają te spodenki. Uwielbiam je nosić, bo są bardzo praktyczne, bardzo ciepłe, bardzo wygodne i do kryjących rajstop, do kozaków zawsze tworzą fajną stylówkę i mam dużo rzeczy, które mogę z nimi nosić, więc to jest w ogóle podstawa. To jest mój must have, te spodenki, powiem Wam szczerze. No i dołożyłam tutaj do nich taki piękny, pleciony pasek skórzany, bardzo ładnym kolorze, też takim właśnie rudym. No i pleciony łańcuch, bo łańcuchy, wiecie, są bardzo modne, więc warto wykorzystać, jeśli macie takie elementy, albo jeśli Wam się podobają. No i właśnie ja wykorzystałam coś, co już miałam. I teraz zobaczcie, do tego wersja jedna z kurtką. Zobaczcie, kurtka skórzana, którą widzieliście ostatnio w holu, jeśli oglądaliście. No i naprawdę fajna, mięciuteńka kurtka i ciepła kurtka, bo ją, powiem Wam, nawet teraz w listopadzie jestem w stanie nosić. Ma taką podszewkę ocieplaną i ta skóra jest bardzo mięsista, przyjemna. Ma stójkę taką tutaj z takim materiałem, więc naprawdę jest ciepła, ma taki ściągacz z tyłu. I na tą kurtkę postanowiłam sobie jeszcze zarzucić również w tej kolorystyce taką super pelerynkę z wełny, którą też już pokazywałam kiedyś w holu, dwurzędowa pelerynka i znowu ma taki piękny, rudy kolor i ona moim zdaniem tutaj rewelacyjnie do tego wygląda. No i do tego zestawu jeszcze pozwoliłam sobie użyć te buciki, które tutaj widzicie, już pokazywane również przeze mnie, z frędzlami, w podobnym bardzo kolorze, właśnie takim rudym. Przepiękne takie kowbojki z frędzelkami, bardzo modne teraz. Kurę kupiłam na Vinted, kochani. No i tadam, stylówka super modna, super wygodna, cieplutka, gotowa. Do tego, o, akurat nie wzięłam, torebeczka jeszcze Louis Vuitton. Oczywiście to nie jest chyba oryginał, ale jest bardzo ładnie wykonana torebka i mam ją chyba już 12 lat, z Zoompexu oczywiście. Także to jest moja pierwsza stylówka, jestem bardzo ciekawa, co o niej myślicie. To jest coś, w czym, przyznam się szczerze, chyba najczęściej chodzę teraz w jesieni, bo jest to bardzo wygodne i podoba mi się. To jest w moim stylu, to jest typowo właśnie Kinga. Wysokie buty albo takie kowbojki, do tego coś takiego oryginalnego typu pelerynka, kurtka. No i żeby było mi super wygodnie i ciepło.
No i stylóweczka jeszcze, druga wersja z tymi moimi szorcikami ulubionymi. To jest praktycznie ta sama stylówka, tylko z wysokimi kozakami i do tego ten taki artystyczny sweter. On ma przecudowne kolory według mnie. Zobaczcie, to jest naprawdę, naprawdę super taki długi sweter w takie geometryczne wzory w pięknie dobranych kolorach. I też te kolory mi się skojarzyły właśnie z kolekcją Hugo Bossa, chociaż może identycznego zestawienia tam nie było, ale właśnie takie... takie ciepłe barwy w takich tego typu dzianinach tam występowały, więc uważam, że też można sobie coś takiego dla odmiany właśnie zastosować. Okej, idźmy dalej. Kolejna stylóweczka jest z taką przepiękną spódnicą. Ta spódnica jest też pokazywana ostatnio, niedawno w holu z Promodu z wełny. Naprawdę jest prześliczna, zobaczcie ten kolor. No uwielbiam tą spódnicę po prostu i do niej pozwoliłam sobie założyć taki oto sweter 100% z wełny Marilund SK. Ma śliczny kolor fioletowy, naprawdę przepiękny. W ogóle tu jest coś takiego jeszcze, taki bardzo ładny detal usta, żółty. I to też będzie świetnie wyglądało do żółtych rzeczy albo do takich w żółtym odcieniu skóry. Ale tutaj ja to zostawiłam z czerwienią, żeby nawiązać do tych stylówek Hugo Bossa i włożyłam go troszeczkę za pasek, tak ukosem go zwiesiłam jakby. No i do tego postanowiłam wziąć torebkę czerwoną, która tutaj też jest, moja torebka Longchamp. I kochani, prócz tego kurtka skórzana, którą zresztą jestem w trakcie sprzedawania, teraz, ale użyłam ją jeszcze w tej stylówce, bo ma bardzo pasujący odcień czerwieni, właśnie taki trochę zgaszony, trochę pomidorowy, jakby bardzo ciepły i przyjemny. No i wydaje mi się, że fajny zestaw, co o tym sądzicie? Do kozaków na przykład, wysokich, i taka spódnica, która ma takie cięcie, też wydłuża sylwetkę i sprawia, że wyglądamy naprawdę smukło i tak elegancko. No i takiej długości spódniczki też są modne, więc tadam. Okej, idźmy dalej, kochani. Teraz do tego samego sweterka i do tej samej spódnicy jeszcze, druga stylóweczka. No i do tego zestawu, kochani, jeszcze takie futerko. To oczywiście jakieś dodatki, na przykład torebka, która nawiązuje kolorystycznie do golfa, do swetra i do rajstop, jak najbardziej, taka oberżynowa. Świetne futerko sztuczne z mojej szafy i wygląda naprawdę kolorystycznie to bardzo fajnie, właśnie tak w takiej kolorystyce Hugo Bossa według mnie. Bardzo też wygodna stylóweczka, tak naprawdę podoba mi się. No i moi drodzy, te rajstopy oberżynowe zostawiłam sobie do wszystkich tych stylówek Hugo Bossa, bo one mi tutaj do wszystkiego pasowały. Nawiązują do kolorów swetrów, do tego fioletu, właśnie tutaj torebka będzie do nich pasować też, także fajnie można to sobie podobierać. Idźmy dalej, kochani. No i ostatnia stylówka na Hugo Bossa, kochani, to jest spódnica skórzana, która już wystąpiła chyba w trzech różnych stylówkach u mnie, ponieważ jest bardzo uniwersalna, skórzana, z tłoczoną taką jakby fakturą skóry węża, czy też krokodyla, i ona jest taka przedkolanko lekko obcisła. Do tej spódniczki oczywiście kozaczki w podobnym kolorze i ja tu założyłam sobie taki sweter na wierzch, oversize'owy, taki duży, puszysty sweter. No właśnie sobie przypomniałam, że go tu nie wzięłam, ale zobaczcie, na zdjęciach jest bardzo fajny, ma taki zamek przez całe plecy i postanowiłam go włożyć właśnie na wierzch, na tą spódnicę, też żeby było to w najnowszych trendach, jednocześnie w tej kolorystyce właśnie. I spięty tym pasem skórzanym, żeby jednak ta sylwetka nabrała trochę proporcji i kształtów. No i żeby ten sweter nie przytłoczył nam tego, bo ta spódnica jest takiej długości nie bardzo mini i jeszcze za duży sweter wszystko mogłoby spowodować, że będzie to ciężkie. No i tutaj akurat nam pomógł pasek i uważam, że super to wygląda, naprawdę. Do tego praktycznie każda torebka, która nawiązuje kolorystycznie, czy to fioletowa, czy to w brązach, będzie pasować super, rewelacyjnie. No i co jeszcze, moi drodzy? Szal, taki szal. Mam taki piękny szal, niestety on nie jest naturalnego włókna, ale bardzo mi się spodobał kolor i pasuje właśnie do wszystkich tych stylówek, także jeżeli macie taki szal, który nawiązuje do Waszych kreacji, do tego, co macie w szafie, to możecie go potem używać do wszystkiego i to nie tylko jako sam szalik, ale też właśnie
jako taką pelerynkę, ocieplacz i to jest rzecz przepiękna, która będzie służyć Wam całą zimę. No i ja mam taki właśnie patent na te szale. Uwielbiam je zamotać, ale też czasem noszę je jako taki dodatkowy sweter po prostu. No i dobrze, kochani, to tyle, jak chodzi o Hugo Bossa. Jestem przeszczęśliwa z tych stylówek Hugo Bossa, bo znowu użyłam moich rzeczy i nowych, i starych, i bardzo mi się podobają te zestawienia. No jestem zachwycona tymi zestawieniami kolorystycznymi. Teraz idziemy do Yves Saint Laurent. U tego projektanta powiem Wam szczerze, jak pierwszy raz zobaczyłam tą kolekcję, zobaczcie na podglądzie, to trochę mnie przeraziła, w sensie jakby mignęły mi takie sceny, migawki z Pretty Woman, zanim jeszcze przeżyła tą transformację w Lady, czyli taka troszkę streetwalker, jakaś taka pani lekkich obyczajów. Myślę, że sprawiają to te leggingsy z lateksu po prostu, gdzie one występują prawie wszędzie tutaj, lateksowe ciuchy. No nie jest to naprawdę mój styl. Powiem Wam, że kupiłam takie leggingsy niedawno w Lumpeksie, tylko dlatego, że będę je pewnie używać do jakichś numerów kabaretowych, bo tak to bym sobie to darowała. Raczej to nie jest to coś, co przemawia do mnie, a tym bardziej, że powiem Wam, jeśli jeszcze nie macie takich leggingsów, jest to bardzo, ale to bardzo niewygodne, bo ten lateks się przyczepia do siebie i w dodatku chrzęści. No co naprawdę, nie należy do przyjemnego ani dla ucha, ani w noszeniu, bo po prostu te nogi Ci się przyklejają jedno do drugiej i uważasz, to jest totalna porażka noszenie czegoś takiego na dłuższą metę. No ale do stylówki można, no więc pokażę Wam te stylówki z tymi właśnie lateksowymi leggingsami. I zobaczcie, tutaj co prawda u Yves Saint Laurent było dużo pięknych stylówek, takich naprawdę eleganckich. Mimo tego lateksu one się wybroniły przez ładne bluzki, przez te eleganckie marynarki, przez przepiękne kolory, takie żywe kolory zestawione ze sobą. Naprawdę mi się podobały, tak naprawdę. Jedyna obiekcja moja to jest właśnie ten lateks. I pewnie ja bym użyła moich skórzanych leggingsów zamiast tych lateksowych, tak w życiu. To są właśnie te leggingsy i kupiłam je za 15 zł, nawet dobrej firmy, zobaczcie, Paris. Wyglądają spoko, bo się bardzo ładnie błyszczą i w ogóle wszystko jest ok. No tylko tak jak mówię, praktycznie nie da się tego nosić. W środku to jest nawet miłe, takie a la polarowe jakby, ale o, dźwięk przy chodzeniu. Nie, absolutnie nie. Do tych leggingsów pozwoliłam sobie włożyć czerwony golfik, bo właśnie tamte zestawienia czerwień i takie ostre kolory były w stylówkach Yves Saint Laurent i właśnie czerwony golf i do tego czarne kozaki, te same, które były w stylówkach Chanel. No dlaczego nie, skoro są wysokie, czarne, to pasują po prostu. No i kochani, no i fajnie, i już jest stylowa w pierwszej wersji. Nawet już teraz Wam nie będę pokazywać tutaj na żywo, ale zobaczcie, na stylówce mam żakiet do tego, ten mój taki oversize'owy z Wallis, vintage, w takie drobne paseczki z paskiem. Z tym paskiem takim, który też był w stylówkach Chanel i w ostatnim holu właśnie z tymi łańcuchami. Uważam, że wygląda bardzo fajnie, tak nowocześnie. No i do tego może być błyszcząca torebka, na przykład taka piękna torebka, którą również całkiem niedawno kupiłam w Lumpeksie. Ona się błyszczy, więc nawiązuje świetnie do tego lateksu w spodniach. Uważam, że to w zestawieniu wygląda bardzo, bardzo fajnie właśnie. No i powiem Wam, że naprawdę to mi się podoba. Gdyby nie te lateksowe spodnie, to już byłoby w ogóle perfekto i pewnie taką stylówkę sobie użyję właśnie z moimi skórzanymi leggingsami. No to idźmy dalej. Kolejna wersja tej stylówki z płaszczem długim. Tutaj mamy taki płaszczyk, zobaczcie, który też już widzieliście oczywiście w moich holach. Przepięknie to wygląda, według mnie pasuje jak najbardziej stylistycznie do tego. No i jestem bardzo zadowolona z tej stylizacji. Nie wiem jak Wy, ale mnie się podoba. No i kochani, właściwie to tyle. Oczywiście do tej stylówki jak najbardziej, do zresztą obydwu tych stylówek, które zobaczycie na Yves Saint Laurent, by pasowała ta moja ostatnio pokazywana taka czarna lakierowana torebeczka też, z takim długim paskiem, można by wtedy sobie to przewiesić dla wydłużenia sylwetki również. Dobrze, to następna stylówka i właściwie to będą tylko te dwie stylówki w dwóch wersjach. To jest ten sam golfik, który już widzieliście wielokrotnie i oczywiście moja
spódniczka, która występuje w bardzo podobnej wersji właśnie u Yves Saint Laurent. Taka spódniczka midi, przed kolanko lekko, ale bardziej taka do kolan już. Zafiry firma, to jest wełniana spódniczka i ma podobny właśnie taki pepitkowy wzór, jest taka elegancka, trochę powiedziałabym dla mnie paniusiowata lekko, ale według mnie do tych kozaków właśnie, do tego golfa i w takim eleganckim zestawieniu wygląda bardzo fajnie i nawet tak sexy, powiedziałabym. No i żeby trochę przełamać oczywiście ten taki szyk biurowy, że tak powiem, no to tutaj można sobie jakieś fajne modowe elementy, właśnie na przykład torebka lakierowana, która już jest tutaj takim must have'em w tekstylizacjach. No i ja tutaj jeszcze dobrałam do tego w drugiej wersji właśnie ten płaszcz Wallis również, taki bardzo długi, wełniany, lejący, z takiej lejącej się wełny, z guzikami, nawet bez paska tutaj, powiem Wam, bo bardzo mi się podoba, jak on tak opływa i jest taki rozpięty, wygląda to przesuper. Można dołożyć do tego elegancki szal, czy to czarny, czy czerwony i też mamy przepiękną stylówkę. Czarna torebka również, ale ja chciałam troszkę podkreślić jednak ten kolor tego golfa. No i tutaj właśnie wybrałam tą czerwoną torbę. Także macie stylóweczkę bez płaszcza, w samym ubraniu jakby wewnętrznym, no i taką już uliczną stylóweczkę właśnie z płaszczem. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tych moich interpretacjach wielkich projektantów. Piszcie koniecznie, która stylówka najbardziej się Wam podoba, który styl Was bardziej inspiruje, czy właśnie Hugo Boss, czy Yves Saint Laurent. No i kochani, zapraszam Was serdecznie już na następny haul, drugą część ostatniego, poprzedniego haula za kilka dni. No i na niebawem na program o moich butach zimowych, kozakach z Rumpexu oczywiście. Zobaczymy, czy wszystkie są z Rumpexu. Już za kolejnych kilka dni. Także serdecznie Was zapraszam. Zachęcam Was do dawania łapek w górę i do subskrybowania kanału. Wciśnijcie sobie przycisk powiadomień. I zapraszam Was na moje inne media społecznościowe, na Facebooka, Instagrama, na TikToka. Wszystkie dane są na opisie filmu. Mój nick na Vinted, jeśli ktoś jest zainteresowany, również się tam znajduje. Kochani, do widzenia, cześć i zapraszam serdecznie. Pa! Pozdrawiam Polkę.